Dzień dobry. Nazywam się Zosia Chińczyk. Mam prawie 14 lat, czego pewnie po mnie nie widać. Ze względu na mój wygląd, często jestem traktowana jak małe dziecko, co mnie czasami denerwuje. Urodziłam się z bardzo rzadką, nieuleczalną chorobą. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Typ dystroficzno-recesywny. Jednak na całym świecie funkcjonuje skrót EB, który pochodzi od łacińskiej nazwy epidermolysis bullosa. Bez względu na wiek jesteśmy nazywani dzieci motyle, ponieważ nasza skóra jest tak krucha i delikatna jak skrzydła motyla. Można też powiedzieć, że rwie się jak papier. Przez nasze blizny ludzie często myślą, że jesteśmy osobami poparzonymi. Jest nas w Polsce około 500, w tym ja należę do setki osób z cięższą odmianą. Oczywiście, jak w wielu innych chorobach, są różne typy i odmiany, od lekkich do śmiertelnych. Niektóre zdjęcia, które będą przedstawione, są bardzo drastyczne, ale niestety, tak wygląda EB pod ubraniem. A teraz opowiem Wam, na czym polega moja choroba. Na całym ciele, a także w jego wnętrzu, tworzą się pęcherze. Mniejsze, większe, powstają same lub od najmniejszego urazu, a nawet mocniejszego dotyku lub uścisku. Z nich powstają rany, które trudno się goją, ponieważ brak mi w skórze tak zwanego kleju, który łączy warstwy skóry. Pęcherze muszą być zdezynfekowane, przekłute igłą, odsączone, zabezpieczone specjalnymi opatrunkami, bez warstwy klejącej, bo zwykły plaster oderwie mi skórę. Najczęściej pęcherz zdziera się i robi się rana. Wokół niej znowu pęcherz i tak na okrągło, tak zwane błędne koło. Zagoi się i zrobi na nowo. Pęcherze mam też w jamie ustnej, na języku i podniebieniu. Tworzą się, kiedy jem, myję zęby, a nawet kiedy śpię. Są też w gardle, przełyku, bardzo bolą i pieką, ponieważ są tam niedostępne do przekucia igłą. Z czasem blizny powodują zwężenie przełyku i powodują duże problemy z połykaniem pokarmu, a także zmieniają często głos. Pewnie sama niedługo przejdę zabieg poszerzenia przełyku. Pęcherze powstają także w oczach, pod powieką i w uszach. Oczy często zabezpieczam na dworzu przed wiatrem i kurzem, okularami z zajówkami. Moja choroba zaliczana jest do chorób dermatologicznych, ale z czasem prowadzi do wyniszczenia całego organizmu. Od anemii, poprzez problemy z wypróżnianiem, po deformację rąk, nóg, przykurcie stawów. Nie mówiąc o problemach psychologicznych, lękach, traumatycznych przeżyciach, strachu przed bólem, a nawet kontaktem z nowo poznanymi ludźmi. Nie ma miejsca na moim ciele, którego nie dotknęłaby choroba. Nie mam też paznokci, mam bardzo cienkie włosy z łysiącymi miejscami na głowie. Nie wiem, czy może zobaczycie. Często pytają mnie, czy EB boli. Na ogół odpowiadam, że poproszę inny zestaw pytań. Niestety, bez środków przeciwbólowych się nie obejdzie. Nie lubię ich, bo często mnie otumaniają i nie jestem po nich sobą, ale przynoszą ulgę. Jest jedna bardzo ważna sprawa. Nie zarażam. Moja choroba nie jest zaraźliwa, więc jesteście bezpieczni. A teraz pokażę Wam moją szafę.
czyli moją domową aptekę. My przy EBS używamy mnóstwo specjalistycznych opatrunków, kremów, maści, środków do dezynfekcji, gazików, bandaży i jeszcze igieł. Zmiana opatrunków jest moją codziennością. Trwa od około 3 godzin do nawet 8-9 w dniu, kiedy jest kąpiel. A uwierzcie mi na słowo, do przyjemności to nie należy. Opatrunki są dla mnie drugą skórą. Nawet zagojone miejsca też muszą być chronione. Do niedawna moim rodzicom spędzał sen z powiek koszt moich opatrunków. Przewyższał on 6000 zł miesięcznie i ciągle rósł. Na szczęście ponad rok temu zmieniło się nasze życie. Najciężej chorzy otrzymali pomoc w postaci darmowych opatrunków i nowego świadczenia. Ale problemy, z którymi borykają się chorzy na EB, są nadal ogromne. Od małego doświadczenia i wiedzy na temat EB, nawet pośród lekarzy i pielęgniarek, po specjalistów z każdej dziedziny, okulistów, stomatologów, laryngologów, rehabilitantów, dietetyków, psychologów itd. W mojej chorobie pobranie krwi do badań rzadko udaje się przy pierwszym wkuciu, a co dopiero mówić o operacji. Wiem coś na ten temat. Dzięki rodzicom, fundacjom, dobroczyńcom, wolontariuszom i przyjaciołom EB, świat jest dla nas piękniejszy i łatwiejszy. Stajemy się mniej anonimowi. Moi rodzice i ja sama od małego, jak tylko mogę i potrafię, wspieram Fundację EB Polska i inne środowiska związane z EB w Polsce i za granicą. Moje zdjęcia są na ulotkach szerzących wiedzę o EB, w artykułach, gazetach. Nawet kiedy jestem w szpitalu, to często opowiadam z mamą o chorobie studentom. Plakat, który namalowałam podczas protestu związanego z podwyżką opatrunków, też trafił do sieci. Uczestniczę w turnusach rehabilitacyjnych, szkoleniach, kongresach, zjazdach rodzin, akcjach charytatywnych. Jako wolontariusz niejedną puszkę już zapełniłam. Moje życie to nie tylko choroba. Jestem także nastolatką, która lubi słuchać muzyki i oglądać filmy. Lubię ładnie się ubrać, choć to wyzwanie przy dziecinnym rozmiarze. Kocham buty. To nic, że nie mogę założyć wszystkich modeli. Noszę za duże, wypchane i w kilku rozmiarach. Pamiętajcie, mam opatrunki na stopach. Uwielbiam robić zdjęcia. Moją pasją jest malarstwo. Mimo przykurczonych i zraźniętych palców. Uwielbiam pies słodkości, bo kto ich nie lubi? Otyłość mi nie grozi. Żart. Lubię podróżować, choć od długiego siedzenia robią mi się pęcherze. Sami wiecie gdzie. Lubię chodzić po górach, choć jestem z nadmorza. Pamiętajcie, osoby chore, niepełnosprawne nie potrzebują litości. Potrzebują akceptacji i zrozumienia w dążeniu do swoich celów, tylko często z pomocą drugiego człowieka. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.